Dobrze, to rozpoczynamy nasze webinarium. Serdecznie witam Państwa na naszym już szóstym webinarium Winkhaus Polska. Nazywam się Piotr Karasz. Dziękuję Państwu za przyłączenie się do nas i chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Planujemy, że potrwa ono jak zwykle około godziny. Jeżeli będzie więcej pytań, to może się okazać, że spotkanie potrwa trochę dłużej. Ostatnio każde webinarium przeciąga się jeszcze tam jeden lub dwa kwadranse. Na dzisiejsze webinarium zarejestrowały się 61 osób, z tego co tutaj widzimy. I w tej chwili jest z nami 30 uczestników plus 5 osób z kadry Winkhaus. No, postanowiliśmy, że podczas tego webinarium tam na wstępie była upubliczniona lista uczestników, ale zasadniczo ze względu na ochronę danych osobowych i raczej tego nie będziemy pokazywać. Całe wydarzenie jest nagrywane, to też dla formalności wspomnę, że dzisiaj jest czwartek, 27 października 2011 roku. Za oknami widać piękną polską jesień, chociaż ostatnio trochę pochmurnie, ale za to żółto-zielono, jeszcze w miarę ciepło i mamy nadzieję, że tak potrwa jak najdłużej. Dlatego też mamy nadzieję, że również dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa bardzo przyjemne. Głównym prowadzącym ekspertem w dniu dzisiejszym będzie Pan Karol Poniży, technik informatyk. Pan Karol pracuje w naszej firmie już 14 lat i doradza klientom Winkhaus, prowadząc helpdesk z zakresu programu WH Okna. Tematem dzisiejszego webinarium jest instalacja WH Okna bez tajemnic. Co to oznacza? Wkrótce się dowiemy, ale już na wstępie wyjaśnię, że będzie mowa o nowej i coraz lepszej aplikacji instalacyjnej, o tym, co warto sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji. Poznają Państwo też, jakie są możliwości modyfikacji instalacji w celu przystosowania jej do własnych potrzeb. W trakcie webinarium można zadawać pytania, jednak prosimy, żeby pytania były związane z tematem prezentacji. Nie obiecujemy, że odpowiemy na wszystkie pytania, zwłaszcza te oderwane od tematu szkolenia, ale nasz prezenter postara się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile starczy mu czasu podczas prezentacji. To tyle, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Teraz przekazuję głos naszemu ekspertowi, panu Karolowi Poniżemu i życzę Państwu owocnego szkolenia. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym na wstępie wszystkich powitać. Tematyką dzisiejszego spotkania będzie instalacja programu WH Okna łącznie z serwerem SQL-owym. Dlaczego akurat taka tematyka? Z tym bywają największe problemy, przynajmniej takie spotykam tutaj w pytaniach, które się pojawiają w codziennej pracy. Często te problemy powodują, że ktoś tam się zniechęca do instalacji, zwłaszcza jeżeli ktoś jeździ do biur handlowych, gdzie często spotyka różnej jakości systemy operacyjne, które mają są po większych lub mniejszych przejściach, bywają z tym faktycznie kłopoty. Dlatego chciałbym omówić, jak należy instalować program, aby uniknąć tutaj kłopotów. Prawdą jest to, że Państwo że sposób dystrybucji programu, czyli przekazywane Państwu pakiety instalacyjne, pochodzą z różnych okresów i tutaj zalecałbym, aby Państwo skontaktowali się z czy to naszym informatykiem terenowym, czy handlowcem, aby na przykład odświeżyć sobie wersję programu instalacyjnego. Tak jak program WH Okna ewaluuje w swoim rozwoju, tak samo nasz pakiet instalacyjny z biegiem czasu jest coraz bardziej udoskonalany, dzięki temu możemy tutaj w tej chwili już mogę to tak nazwać, poszczycić się
instalacją programu, która raczej nie stwarza większych kłopotów przy instalacji, a bywały takie rzeczy w przeszłości. Chciałbym dziś zaprezentować, jakie są możliwości jeszcze konfiguracji tego programu instalacyjnego w dostosowywaniu ich do własnych potrzeb. Program instalacyjny rozpowszechniany może być na płycie, ale też modnym jest rozwiązanie, kiedy ludzie instalujący program korzystają z przechowywania danych instalacyjnych do takiego programu, na przykład na pendrive'ie czy na jakichś dyskach wymiennych. Nie ma z tym problemu, jeśli chodzi o wykorzystanie. Jest jeden mankament. Nie należy stosować ścieżek dostępu do katalogu instalacyjnego zawierających spację. Na przykład, podam na takim przykładzie, płyta instalacyjna czy instalator został przygotowany do korzystania z płyty instalacyjnej, gdzie zawsze ta płyta jest w głównym katalogu napędu i takich spacji po drodze nie spotkamy. Natomiast często jest tak, że obraz takiej płyty lub dane z takiej płyty są zgrywane do katalogu. Ja sobie przygotowałem tutaj taki katalog o nazwie 4238. To są wszystkie pliki instalacyjne programu WH-Okna. Częstym błędem jest to, że taki katalog jest kopiowany na przykład z pendrive'a na pulpit programu, na pulpit systemu i na przykład w Windowsie XP ten pulpit jest przechowywany w ścieżce C, Document and Settings i dalej nazwa użytkownika, pulpit. W każdym bądź razie w tej ścieżce Document and Setting już pojawiają się dwie spacje, przez co może być problem jakby z odnajdywaniem ścieżek do właściwych aktualizacji i tak dalej. Dlatego ja tutaj w celu prezentacji przedstawiam katalog, który zawiera pliki instalacyjne, ale on znajduje się u mnie bezpośrednio na dysku D w katalogu o krótkiej nazwie. Już stąd mogę ze spokojem uruchamiać. Uruchamiamy plikiem WHO4 Autorun. Oczywiście pod Windowsem Vista, pod Windowsem 7 mogą się pojawiać zapytania odnośnie potwierdzenia uprawnień administratora. Potwierdzam takie. W tej chwili na ekranie widać katalog, widać panel instalacyjny, w którym mamy kilka możliwości. Instaluj WH-Okna z serwerem SQL-owym, instaluj tylko WH-Okna. Różnica jest taka, że jeżeli na przykład instalujemy program na komputerze, który będzie tylko końcówką, nie ma potrzeby, aby na tej końcówce instalować serwer SQL-owy, ponieważ program, który będzie się łączył do innego serwera, nie potrzebuje mieć już w tym momencie lokalnie zainstalowanej aplikacji serwera, całego tego serwisu. W najnowszej instalce zrezygnowaliśmy z instalacji SQL-a 2005, ponieważ tak naprawdę został on zastąpiony już przez samą firmę Microsoft serwerem SQL Server 2008, i zwłaszcza ostatnia jego edycja, czyli ta oznaczona symbolem R2, świetnie się sprawuje podczas instalacji, jak i dalszego użytkowania. Poza tym serwer SQL-owy daje szereg możliwości, chociażby większy rozmiar bazy danych. Tutaj ma mniej po prostu ograniczeń ta funkcja Express, którą możemy dystrybuować. Aby uruchomić instalację, wystarczy kliknąć ten pierwszy przycisk. Pojawia się kilka komunikatów. Pierwszy z nich to jest wybór języka, no i tutaj należy zdecydować, czy instalujemy to na polskojęzycznym systemie dla użytkownika, któremu bardziej miły język polski, czy dla użytkownika w Czechach. Ma to znaczenie dla składników językowych, które będą instalowane z tego instalatora. Ja mam tutaj Windows w języku polskim, więc taką opcję wybiorę.
tym miejscu program sprawdza poszczególne składniki i co się nam tutaj stało. Przeszliśmy już do okna, witaj w programie instalacyjnym WH Okna 4. Natomiast ja ten komputer mam już zaktualizowany do, poprzez Windows Update do wszelkich nowych aktualizacji. Dzięki temu pominęliśmy etap, który zawierałby instalację różnych składników, takich jak m.in. frameworki, wszelkie dodatki do systemu, które wymaga program. I na tym etapie, zanim zobaczymy to okno instalacyjne, może się okazać, że program instalacyjny programu po instalacji niektórych składników może nam zaproponować restart komputera na potrzeby właśnie tego, że te składniki wymagają restartu po instalacji. W momencie, gdy zainstalujemy, i ten w zasadzie najdłuższy proces instalacji to jest proces tych, instalacji tych składników. Często to się przedłuża przez to właśnie, że jeżeli na przykład system nie był zaktualizowany, dlatego tutaj zalecałbym, jeżeli Państwo wybierają się na przykład do jakiegoś biura handlowego, to zanim Państwo tam wyjadą, nawet warto zaproponować, żeby użytkownik już sobie włączył automatyczne aktualizacje w celu pobrania wszystkich składników, które tam Microsoft proponuje, to nie dosyć, że podniesie zabezpieczenia systemu, ale również zaktualizuje o te składniki, które między innymi potrzebuje program WH Okna. Po zainstalowaniu składników systemu Windows przechodzimy do instalacji programu. Tutaj pojawia się pytanie, czy kontynuować. Natomiast ja chciałbym jeszcze teraz tą instalację zatrzymać w celu powiedzenia o paru rzeczach, które mogą Państwu pomóc w codziennej pracy, czyli tym, że tego instalatora mogą Państwo dostosować do własnych potrzeb, czyli umieścić w nim pliki, które będą Państwo potrzebowali do codziennej pracy. Może to być na przykład logo do raportów, mogą to być własne raporty, również taka rzecz. Ja tutaj zaproponowałem, aby taką najnowszą instalkę sobie pobrać. Ja mam tutaj opisaną ją jako wersję 4.2.3.8, natomiast jestem przekonany, że w wielu firmach używacie Państwo starszych wersji programu, które oznaczone są niższymi numerami w tych symbolach. Dlatego na tą chwilę proponuję na chwilę zatrzymać tą instalację, przerwę, zakończę i wrócę jeszcze raz do tego katalogu, w którym mamy tą całą instalkę. Jeżeli Państwo chcieliby dodać do tego zestawu, raportu jakieś własne raporty, albo na przykład z tego względu, że jedziemy do biura dealerskiego i tam na przykład niektóre raporty są niepotrzebne, można pokusić się o coś takiego, że wejdziemy w tej instalacji do katalogu program, reports, a następnie tutaj zmodyfikujemy listę potrzebnych raportów. Jeżeli to jest na przykład biuro handlowe, tam często niepotrzebnym zupełnie raportem jest lista cięcia, czy raport technologiczny, czy użyte części zsumowane. Można te raporty po prostu stąd usunąć. Ja to na przykład zrobię w tej chwili. Oferty, raport technologiczny. Te rzeczy są jakby zupełnie niepotrzebne biurom handlowym, a potem na przykład same okucia też nie mogą się przydać. Co jeszcze? Jeżeli jest tak, że Państwo macie jakiś własny pakiet raportów, można w to miejsce wstawić po prostu własne raporty, które używacie w dotychczasowych swoich programach. Nie będzie wtedy potrzeby gdzieś tam dokopiowywania jakichś plików, czy to często potem się zdarza, że ktoś pojechał, zainstalował, zapomniał czegoś skopiować. W tym momencie można taki zestaw plików zawczasu sobie odszukać, między innymi na przykład logo. Ja mam tutaj jakiś przykładowy plik z dziwnym znaczkiem.
aby ten plik umieścić na stałe w instalatorze programu, to tak naprawdę wystarczy go nazwać logo i koniecznie trzeba zadbać o to, aby ten program, ten plik był mapą bitową, czyli może ja to zrobię w ten sposób, pokażę jak to wygląda w opcjach folderów. Ukryj, tutaj było. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. O. Ten plik ma być mapą bitową, nie może to być JPG, nie może to być coś innego, ma być to mapa bitowa. Ja teraz po prostu mogę go skopiować, umieścić w katalogu raportów, ale tutaj uwaga, obowiązuje taka sama zasada jak w przypadku już modyfikacji programu, czyli podmieniamy to w każdym subie w raportach. Tak samo tutaj, wkleję w RPT2. Faktem jest, że biura handlowe używają tylko katalogu RPT. Pozostałe katalogi są dla nich nieistotne. Jeżeli ktoś przygotowuje sobie instalkę tylko dla biur handlowych, może po prostu stąd te pozostałe foldery usunąć, nie będą one biurom handlowym potrzebne. Co jeszcze? Ta wersja instalacyjna programu zawiera program w wersji 4.2.3.8, natomiast może się zdarzyć tak, że Państwo używają jakiejś wersji nieco starszej. Na przykład tutaj mam wersję programu przygotowaną 4.2.30, celowo 4.2.30. Postaram się to rozpakować. O. Zawartość, często taki pakiet plików w formie pliku .exe, który tam zawiera około 4 MB danych, dystrybuują nasi informatycy czy handlowcy w celu zmiany wersji. Można taki pakiet właśnie przekopiować sobie bezpośrednio do instalki. Kopiuj. I umieścić w folderze program Custom Files. Jeżeli w tym katalogu umieścimy paczkę plików odpowiedzialną za wersję, która ustawia program WHOKNA jako wersję 4.2.30, to od tego momentu program, mimo że instalator ma przygotowany pod 4.2.38, będzie instalował wersję 4.2.30. Co jeszcze? Jeżeli instalator również ma możliwość przygotowania i odtworzenia kopii zapasowej bazy danych. Jeżeli to jest tak, że instalujemy program WHOKNA u dealerów, każdy z nich ma identyczne ustawienia, możemy zrobić coś takiego, że przygotujemy u siebie bazę dealerską, zaimportujemy do niej uaktualnienie dla dealera, a następnie wykonamy kopię zapasową takiej bazy. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji, kiedy instalujemy pierwszy raz program u takiego dealera. Nie można tego wykorzystać w momencie, gdy dealer już wcześniej funkcjonuje z jakąś bazą, ponieważ odtworzenie takiego backupu spowodowałoby usunięcie jego dotychczasowych danych i odtworzenie tego backupu. Jeżeli stworzymy sobie bazę o jakiejś tam nazwie, to przygotowując backup bazy danych pod programem Management Studio, możemy go umieścić w katalogu backfiles i w tym momencie program po zakończeniu instalacji zaproponuje nam odtworzenie tej kopii zapasowej do bazy o takiej nazwie, którą ustaliliśmy i będziemy mieli jakby gotową bazę, nie będzie trzeba czekać u dealera na to, żeby ona się ściągnęła z serwera, odtworzyła i na nowo konfigurowała, jeżeli tam jeszcze jakieś ustawienia są potrzebne. Także taka funkcja może się przydać, choć ona jest dosyć rzadko używana, ale wspominam o tym właśnie po to, żeby na to zwrócić uwagę. Czyli tak. Podmieniliśmy ewentualne raporty, czy przygotowaliśmy listę raportów, podmieniliśmy wersję programu w Custom Files i tutaj możemy podać kopię zapasową, kopię bazy, taki backup bazy, aby w przyszłości to otworzyć.
W tym momencie mamy gotowy pakiet, w którym możemy wyposażyć naszego przedstawiciela i wysłać go do biur handlowych w celu instalacji programu. Ja teraz uruchomię ponownie tą instalację. Przejdziemy jeszcze raz te etapy, które wcześniej przechodziliśmy. Tutaj jest konfiguracja, sprawdzenie, jakie są ustawienia i klikamy dalej. Proszę zwrócić uwagę, tutaj nadal jest napisane, że to jest instalka w wersji 4.2.3.8, ale wiemy, że podmieniliśmy pliki w tej bazie i ona będzie instalowała wersję 4.2.3.0. Umowa licencyjna programu WH Okna, tutaj należałoby się z nią zapoznać. Jeżeli akceptujemy warunki licencji, zaznaczamy tutaj ptaszka i klikamy dalej. Tu mamy do wyboru typ instalacji. Jeżeli wybralibyśmy wcześniej instaluj tylko WH Okna, to w tym kreatorze automatycznie byłaby zaznaczona domyślna opcja kompaktowa stacja robocza. Ponieważ wybrałem instaluj WH Okna plus SQL Server 2008, więc zaznaczona jest opcja kompletna z serwerem. Klikam dalej. Program pyta, do jakiego katalogu ma zainstalować program WH Okna. Mogę tutaj jeszcze zmienić na inny lub pozostawić taki, jak jest domyślnie. Mi na przykład jest łatwiej rozmawiać z dealerami czy z ludźmi, którzy dzwonią w sprawie pomocy programu WH Okna, kiedy ten program jest instalowany do katalogu WH Okna 4, bo ja mogę wtedy w ciemno powiedzieć, że proszę zerknąć na dysk C do katalogu WH Okna 4. Tam powinni Państwo znaleźć wszystkie pliki związane z programem. Natomiast jeśli Państwo uważają, że może to być inny katalog, nie ma problemu, można tutaj wskazać inną nazwę katalogu. Klikam dalej. W tym momencie pojawia mi się okienko, w którym wpisuję konfigurację programu serwera SQL-owego, który będzie instalowany. I proszę tu zwrócić uwagę. Nazwa instancji też domyślnie jest WH Okna 4. Jeśli Państwo mają życzenie, można wybrać inną, ale chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli przymierzają się Państwo do instalacji serwera SQL-owego na danym komputerze, należy sprawdzić, czy przypadkiem na tym komputerze nie jest już zainstalowany serwer SQL-owy o takiej nazwie instancji. No ja tu akurat jestem pewny mojego komputera, w którym wiem, że takiego serwera nie mam, ale sprawdzam sobie listę wszystkich zainstalowanych aplikacji. Nie widzę tutaj informacji Microsoft SQL Server 2005 lub 8. Wobec tego wiem, że mogę pozwolić sobie na instalację serwera. Częstym problemem jest to, że użytkownik, który instaluje program, nie zwraca uwagi na to, czy serwer już był wcześniej zainstalowany i tutaj próbuje instalować ponownie. Często się zdarza tak, że wcześniej był zainstalowany serwer SQL-owy, też o nazwie WH Okna 4, a my próbujemy instalować ponownie z nowymi ustawieniami pod tą samą nazwą instancji. W tym momencie częstym przypadkiem jest, że mimo że program tutaj zwróci błąd, powie, że już, że nie może instalować, to zdarza się, że już ta ponowna instalacja spowoduje zatrzymanie dotychczasowej usługi serwera i nie mamy ani dotychczasowego serwera działającego, ani nowego zainstalowanego. Dlatego proszę szczególną uwagę zwracać na to, czy przypadkiem na liście zainstalowanych programów nie widać już tutaj instancji jakiegoś serwera zainstalowanego. W tej rubryce nazwa konta administratora SQL serwera podajemy użytkownika, który na tym komputerze może być administratorem serwera. Jeżeli tutaj podamy siebie jako użytkownika Windowsowego, ta nazwa się pojawia tutaj domyślnie. W tym momencie użytkownik tego komputera staje się automatycznie administratorem serwera. Natomiast niżej, w miejscu, gdzie wpisujemy hasło, ustalamy hasło dla użytkownika SA.
używając tej opcji, gdzie podajemy nazwę użytkownika Windowsowego i również hasła dla SA, ustalamy dwie drogi, dzięki którym będziemy mogli się zalogować do serwera, czyli zarówno przez użytkownika SA, jak i przez autentyfikację Windows. Taka uwaga, w przypadku serwera SQL-owego Microsoft SQL Server 2005 można było podać hasło krótkie, dwuznakowe nawet i program się poprawnie instalował. Natomiast SQL 2008 wymaga trudniejszego hasła. Ja tutaj domyślnie przy instalacji zazwyczaj podaję po prostu WH okna. Co jeszcze mamy? Niżej mamy uruchom usługę na jednym z kont i teraz jest podane, czy usługa ma być sieciowa, czy po prostu lokalna. Ja zazwyczaj zostawiam network service, dzięki temu będzie można w przyszłości podłączyć się do tego serwera, na przykład z drugim komputerem, korzystać z tej samej bazy. Tu jest do zaznaczenia opcja zainstaluj też SQL Server Management Studio Express. To jest program do zarządzania bazą danych. Przez użytkowników, którzy potrafią cokolwiek administrować serwerem SQL-owym, bardzo pożądany, natomiast w przypadku biur dealerskich nie zawsze ta aplikacja jest nam potrzebna. Można się pokusić po prostu o wyłączenie tej opcji. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Niżej mamy możliwość uruchomienia instalacji z pełnym interfejsem. Chodzi o to, że program WH Okna można zainstalować za pomocą naszego programu instalacyjnego, czyli tutaj jak kliknę dalej, to program, instalator naszego programu będzie instalował serwer. Natomiast jeśli ktoś lubi i chce, może wykorzystać, zaznaczyć tutaj uruchom z pełnym interfejsem, wtedy uruchomi się instalator serwera SQL-owego, ten, który oferuje firma Microsoft, gdzie pewne opcje będą tam podpowiedziane. Tamten instalator przydaje się w przypadkach, gdyby nie udało nam się zainstalować serwera SQL-owego z tej instalki, która tutaj jest. Dlatego na razie ten wątek wspominę, spróbuję to za chwilę powtórzyć z instalką jeszcze raz. Natomiast w tej chwili chciałbym przejść dalej do instalacji. I teraz tak, wybierz wersję reportera do zainstalowania. Jeżeli mamy w instalce standardowego reportera, to po prostu tak, to chodzi tutaj o moduł Active Reports, który jest odpowiedzialny za wydruki. Ja zazwyczaj zostawiam tą wersję rekomendowaną. Jeżeli wcześniej był tam program WH Okna, można jeszcze wskazać, żeby program pozostawił istniejącą wersję reportera. W katalogu program jest podkatalog o nazwie AR. Tutaj jest lista pakietów instalacyjnych Active Reportera, które można wybrać do instalacji. I to, co Państwo tutaj widzą jako AR Recommended, czy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, to tu jest widoczne właśnie w ten sposób jako kolejne wersje Active Reportera. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma sprawdzoną jedną konkretną wersję, to warto sobie właśnie w tym katalogu AR umieścić jako rekomendowaną tą, która ma być i wtedy nie będzie trzeba tutaj jakby dodatkowo tego przełączać. Proszę też pamiętać o tym, to już było mówione na poprzednim webinarium, że do każdego Active Reportera powinien być dodany właściwy plik okna exe-config, który kopiowany jest do katalogu z programem WH Okna, dzięki któremu program WH Okna, dzięki opcjom zawartym w tym pliku, jest dzięki zapisanej tam konfiguracji, program WH Okna wie, jak rozmawiać w tym momencie z Active Reportem. Karol? Ja wybieram opcję. Karol, przepraszam ci na chwilkę, przeszkodzę. Znaczy, nie ma do tej pory zbyt wielu pytań odnośnie prezentacji, natomiast jedno jest pytanie,
które zadał pan Norbert. Czy mogą państwo umieścić program WH Okna gdzieś na stronie www, aby klient mógł pobrać sam najnowszą wersję? To znaczy, już odpowiadam na to pytanie. Od jakiegoś czasu zrezygnowaliśmy z dystrybucji programu naszego przez stronę internetową, tak aby on był dostępny dla każdego, ponieważ tak naprawdę było z tym mnóstwo pytań. Natomiast dystrybucja w tej chwili odbywa się w ten sposób, że jeżeli że to informatycy terenowi decydują, jaką wersję programu ma mieć klient, jeżeli widzą potrzeby podnoszenia tej wersji, czy utrzymania takiej, jaka jest. Tych wersji programu po prostu jest dość dużo, dlatego nie chcieliśmy, aby klienci ściągali sobie na przykład najnowszą, instalowali tam na jakimś komputerze, bo często bywały z tym kłopoty. Dlatego na tą chwilę jest tak, że jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował wersji instalacyjnej programu, ja zapraszam do kontaktu z naszym, z informatykiem terenowym, który opiekuje się daną firmą, lub handlowcem, który się państwem opiekuje, i on wskaże, z którego miejsca można pobrać taką wersję programu, która będzie odpowiednia. Jeżeli takiej nie będzie, to po prostu postaramy się, aby w miejsce, które ten handlowiec czy informatyk wskaże, wstawić taką wersję, która dla klienta będzie odpowiednia. Dobrze. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania do tego etapu prezentacji? Na razie więcej pytań nie widzę. Jest jeszcze jedno pytanie ze strony pana Jacka. Czy nazwa Aera w okienku instalki pozwól mi wybrać, lista wyboru, jest nazwą katalogu, w którym jest on zapisany? Czy nazwa Aera, który tutaj jest? Czy ja przekazuję sobie. Pytanie. Czy nazwa Aera w okienku instalki? Ja pozwolę sobie skonsultować to pytanie z osobą, która mi tu dziś pomaga. Dzień dobry. Jeszcze raz. Czy nazwa katalogu, który tutaj jest, wpływa na to, jak się wyświetla to potem na liście instalacyjnej? Na tę chwilę jest to ustawione na sztywno, że tak powiem. No, nie można. Tak jak są podnumerowane, tak muszą być. Jeżeli to się okaże problemem na większą skalę, no to można to zmienić. A czy będziemy próbowali to zmienić? Bo w tej chwili to jest na sztywno, że masz ustawione 1, 2, 3, 4, 5? Tak. A czy można, bo pytanie pewnie jest takie, żeby tu wskazać na zasadzie takiej, że sztywno. Zmienić nazwę i czy to się tam wyświetli, czy to się listuje po prostu. W tej chwili jest wybrane na sztywno. W skrypcie instalatora jest wyinstalowane 1, 2, 3, 4, 5 plus AR Recommender. Tak, pan Jacek mówi, że właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Prawdę mówiąc, nie stoi, nie ma przeszkody, żeby zrobić to właśnie w ten sposób taki dynamiczny. Znaczy tutaj to pytanie pana Jacka chyba się wydaje słuszne, że tak naprawdę jeżeli ktoś posiada wiedzę, co się kryje pod tymi numerami, to faktycznie jest to łatwe. Natomiast jeżeli ktoś widzi tutaj tylko cyfry, a nie potrafi sobie na przykład sprawdzić, co tam się kryje, to wygodniejsze byłoby, gdyby tutaj się pojawiały po prostu symbole z wersją tego AR-instala. Pan Jacek dodaje na przykład nazwa mój raporter. Że przykładowo, nazwa mój raporter. Znaczy jeżeli to zostanie zmienione, to myślę, że będzie tu, bo pan tu podpowiada, że chciałby taką opcję mój raporter. Czy jest możliwe, że to było też edytowane przez klienta? Jest możliwe. Dobrze. Na tę chwilę nie. W tej chwili w tej instalce takiej opcji nie było, natomiast tutaj kolega, który zajmuje się jakby przygotowywaniem tej instalki, podpowiada, że postara się coś takiego zrobić, żeby kolejne wersje już taką informację zawierały. Jeżeli się uda, być może będzie to nawet tak, że będą państwo mogli to we własnym zakresie modyfikować, tutaj wpisując dowolną nazwę w tym momencie. Myślę, że to akurat sporo ułatwi, jeśli chodzi o użytkowanie. Tak, uzupełnijmy tylko, że ten kolega, który tam jeszcze pomaga, doradza, to jest pan Sławek Szymański, żeby nie było wątpliwości.
Poza tym jeszcze pan Karol zadał pytanie, czy da się nie instalować raportera, gdy już mamy sprawdzoną wersję, bo często z tym idzie zmiana lub edycja raportów. Czy da się nie instalować raportera, jeżeli już wersja jest? No to tam jest opcja zaznaczona. To było dalej. Pozostaw istniejącą, ale wtedy tutaj i tak się instaluje. Mhm. Jeżeli to będzie, to jest nieważne. Jeżeli tutaj, jeżeli to zaznaczę? Tak, to każdy by było jest nieważne. A, to jest ważna informacja. Już podpowiadam, jeżeli wcześniej w systemie zainstalowany był jakikolwiek Active Reporter, to wychodzi na to, że jeżeli zaznaczony jest ten paszek, pozostaw istniejącą wersję reportera, to tu muszę w tym momencie jakby troszkę zdementować to, co mu tłumaczyłem wcześniej, zainstaluj wersję rekomendowaną, nie funkcjonuje, czy również pozwól mi wybrać. Po prostu program pozostawi dotychczasową wersję, program instalacyjny pozostawi dotychczasową wersję bibliotek Active Reports całego tego pakietu w systemie. Także w tym momencie, jeżeli chcę wymusić, to znaczy, że muszę wybrać tak. Jeżeli chcę, żeby był zainstalowany. Klikam dalej. Wykryto dodatkowe pliki na płycie instalacyjnej, czy chcę, żeby zostały skopiowane do instalacji programu WH Okna. To jest to, co pokazywałem, że do instalki w wersji 4.2.3.8 dorzuciłem pliki wykonywalne od wersji 4.2.3.0 i tutaj gdybym odpowiedział nie, to program by zainstalował wersję 4.2.3.8. Natomiast jeśli odpowiadam tak, to pliki z katalogu program Custom Files zostaną przeniesione, zainstalowane razem z tą instalacją. Kolejne pole. Tutaj już pyta o dodanie skrótów do menu Start. No i pytanie, czy dla każdego użytkownika, czy tylko dla obecnego użytkownika, który instaluje jakby ten program, no to już pozostawiam jakby do wyboru. Klikamy dalej i tu rozpoczyna się instalacja. Będziemy mieli teraz chwilę na ewentualne pytania, bo to troszkę potrwa. Także Piotrze, czy jakieś tam kolejne pytania się pojawiły? Na razie nie. Na razie nie ma, ale jeżeli Państwo mają, to zachęcamy do zadawania pytań. Początkowo chciałem przygotować tą całą instalację w formie takiej prezentacji. Natomiast no, uznaliśmy tutaj, że dobrze będzie jednak to pokazać faktycznie tak, jak to się odbywa, aby ewentualne... Żeby było na żywo, żeby było na żywo, nie? Tak, dokładnie, na żywo i autentycznie. Oczywiście podpowiem tylko, tu zresztą jest podpowiedź, że system operacyjny w moim komputerze to jest system Windows 7 64-bitowy. Instalator rozpoznaje to i instaluje wersję serwera SQL-owego w 64-bitową. Gdybym tą całą instalkę uruchomił na systemie 32-bitowym, program po prostu wybierze instalację 32-bitową. Podobnie jest na Wiście. No, XP-ki rzadko się zdarzały 64-bitowe, chyba tylko angielska wersja była jakaś taka. Ale jest to tak? No, proszę. Jest to o tyle istotne, że serwer SQL 2008 nie może być zainstalowany, powiedzmy, 32-bitowa wersja na 64-bitowym Windowsie. Jeszcze wersja 2005 pozwalała na taki zabieg, ale niestety wersja 2008 musi być dokładnie dopasowana do tego, jaka jest wersja systemu. Mhm. Jeżeli ktoś by chciał kiedyś instalować sobie nowszą wersję z jakimś tam service packiem, musi na to zwrócić uwagę, żeby pobrać wersję na swój system. Mhm. Są kolejne pytania, jeżeli mogę zadać. Prosimy. Pan Bartosz pyta odnośnie zamiany plików wykonywalnych. Mam wersję instalki 4.5.3.2 i w tej instalce jest mniej katalogów do umieszczania plików, a pliki AR na przykład są już popakowane w 7-zip. Czy to też można edytować przez dodanie do archiwum nowych plików i program będzie to honorował przy instalacji?
W starszej wersji instalacji AR-y były popakowane do 7 zip, a tam nie ma takiej możliwości, żeby podmieniać. Zgadza się. Wtedy było też trochę skomplikowane. To znaczy, już tutaj Sławek mi potwierdził, pan prawdopodobnie jednak posiada troszkę starszą wersję tej instalki. Tam po prostu te pakiety Active Reportsa były skompilowane w instalatora i to, że one były spakowane 7-zipem, to nawet zabiegi ponownego spakowania, przygotowania takich plików po prostu nie będą funkcjonowały. Dlatego tutaj zalecałbym po prostu zaopatrzenie się w nowszą wersję instalacyjną i wtedy będzie można przede wszystkim część problemów, które mógł pan spotykać przy wykorzystaniu tamtej instalki, być może też już zostanie usunięta, bo w tym nowym pakiecie instalacyjnym po prostu wiele problemów, które pojawiały się wcześniej przy instalkach, wyeliminowaliśmy. Także polecałbym tutaj jednak pobranie sobie najnowszej i wgranie, tak jak tu pokazywałem, tego zestawu plików dla wersji, tak jak tam było, 4.5.3.2. Dobrze, kolejne pytanie. Panie Karolu, proszę podpowiedzieć, jak w praktyce ustawić program tak, aby program WH Okna automatycznie wykonywał kopie zapasowe, na przykład na dysk zewnętrzny. Chodzi o kopie automatyczne według ustalonego harmonogramu. Przykłady skryptów może z rozszerzeniem BAT. Mamy jakieś przykłady, by to pokazać? Pyta pan Marcin. Znaczy, przyznam się, że nie przygotowywałem się dziś na to. Spróbuję, chyba że Sławko miał coś do powiedzenia, automatyczne kopie BAT danych. Jak to szybko przygotować? Może to należy zrobić z poziomu, z management studia. Znaczy, spróbujemy na to pytanie. Znaczy, pytanie jest dosyć złożone, bo to jest kwestia przygotowania odpowiednich reguł, które będą się odbywały na serwerze. I tutaj w zasadzie nie wiem, czy to można nawet robić na dysk wymienny, ponieważ użytkownik musiałby ten dysk zawsze o określonej porze gdzieś tam podpiąć, żeby jego nigdy nie zabrakło. Raczej robi się to na jakieś tam dyski sieciowe, aby mieć przy przygotowywaniu takich automatycznych backupów, żeby mieć pewne, że ten dysk zawsze gdzieś tam się pojawi, że będzie możliwość skopiowania tego backupu na jakiś tam dysk zewnętrzny poza serwerem, aby można było w razie jakiejś awarii w każdej chwili te dane odzyskać. Także to się ustawia pod management studiem, z tym, że na tą chwilę chciałbym jednak powstrzymać się z odpowiedzią na to pytanie, ze względu na to, że no, musiałby się do tego konkretnie przygotować. Pan Mirosław dodaje, że to, o co pyta pan Marcin, da się ustawić w SQL Server Management Studio, jeżeli dobrze zrozumiałem. No tak jak mówiłem właśnie, no właśnie. W Management Studio. I jeszcze mam tutaj pytanie pana Mirosława, czyli nie ma znaczenia, na jakim Windowsie instalujemy, bo instalka zawsze rozpozna wersję systemu? To znaczy, na tą chwilę zrezygnowaliśmy z tego, żeby instalka, zresztą wymaga tego też SQL Server 2008, nie instalujemy już programu, czy przynajmniej nie testujemy instalki programu pod Windowsem 9.8 Millennium. To są dość stare systemy. Na tą chwilę jesteśmy nastawieni na instalację pod Windowsem XP, pod Windowsem Vista, pod Windowsem 7. A jak wygląda 2003 też? Bardzo podobnie. 2003 z Windows Server na pewno. Pod Windows serwerem 2003 również ta instalacja powinna bez problemu pójść. Natomiast odpuściliśmy sobie zamierzchłe systemy, jakimi są właśnie 90 i Millennium. Jeszcze pan Mirosław pyta, czy są problemy z aktualizacjami Net Framework? To znaczy z aktualizacją z poziomu instalatora? Panie Mirosławie, czy z poziomu instalatora? Nie, systemowa. Chodzi mu o systemową.
Chodzi mi, znaczy sam program, sam instalator programu WH Okna sprawdza, czy są zainstalowane właściwe wersje frameworków i jeżeli takich brakuje, to je po prostu doinstalowuje. Z moich doświadczeń wynika, że nieraz zdarzało się, zwłaszcza w przeszłości, że znaczy miałem takie przykłady, gdzie instalator na przykład nie był w stanie automatycznie jakby zaktualizować niektórych składników, a udawało się to ręcznie na zasadzie ściągnięcia pliku i gdzieś tam zainstalowania, z tym, że to mogło wynikać bezpośrednio z konfiguracji konkretnych systemów. Na tą chwilę sam instalator programu WH Okna, jeżeli brakuje jakiegoś składnika w systemie z tych oczywiście strategicznych składników, czyli właśnie frameworki, czy VCR listy, to te składniki program instalacyjny dogrywa do systemu i raczej nie powinno być z tym kłopotu. No, pan Mirosław tylko dodał, że kiedyś jak aktualizowali do wyższych wersji frameworki, to były problemy, ale mówi, że okej, okay, że odpowiedź jest okej. Okay. Dobrze, to na razie nie ma więcej pytań, możecie kontynuować. W takim razie program zakończył mi instalację serwera, podpowiedział i automatycznie uruchomił program bazy do logowania. Proszę zwrócić uwagę, mam w tej chwili zaznaczoną autentyfikację Windows, mogę to wyłączyć, wpisać dla pewności, zresztą na autentyfikacji Windows, może inaczej. W tej chwili używam autentyfikacji Windows, program mi podpowiedział nazwę serwera .wh-okna4. Jeżeli rozwinę listę baz danych, powinienem mieć dostępną opcję nowa baza i to tutaj widać. Dla pewności mogę sprawdzić, czy również właściwie zainstalował się tutaj system administrator. WH okna było hasło. Rozwijam listę, również jest to dostępne. Także ta instalacja powiodła się bez większych problemów, natomiast chciałbym, ja zrezygnuję w tej chwili z uruchomienia programu WH Okna, chciałbym pokazać jeszcze raz tą samą instalację, czy chcę do innego katalogu, nie chcę upgrade'ować, chcę w inny katalog grać, więc kliknąłem klawisz nie. Dalsza instalacja już ma dopisek do tego symbolu WH Okna 4, ma dopisek dzisiejszą datą, dzisiejszą godziną, aby szło to rozpoznać później w panelu dodaj usuń programy. Akceptuję licencję. Jeszcze raz wybiorę instalację serwera. Ja sobie pozwolę po prostu zainstalować tutaj drugi serwer. Aha, nie ma być tak, WH Okna 4A. Dalej. Dotychczas wybrałem opcję instalacji z tego naszego panelu instalacyjnego programu, naszego instalatora. Natomiast chciałbym pokazać, jak korzystać z tego interfejsu firmy Microsoft, bo on może być przydatny w momencie, gdyby nie udało się zainstalować serwera z tego naszego instalatora. Dlaczego? Zdarza się nieraz tak, że różne ustawienia systemu czy braki niektórych składników mogą powodować pewne błędy i rozumiem frustrację użytkownika, który próbuje kolejny raz instalować z naszego instalatora, który nie zwraca informacji o sensownych błędach, mówi tylko, żeby się zwrócić do supportu IT i to wszystko. Dlatego dodaliśmy tutaj tą opcję uruchomienia z pełnym interfejsem. W tym momencie program instalacyjny serwera będzie instalował nam serwer z wykorzystaniem... Aha, momencik. O, niespodzianka. Uruchom z pełnym interfejsem, tak. Instancja serwera już jest dostępna. No to się właśnie nadziałem na niespodziankę. To jest ta sytuacja, o której mówiłem, że nie należy próbować instalować serwera SQL-owego, jeśli taki serwer
już jest zainstalowany do systemu i tutaj chciałbym pokazać, gdzie to można sprawdzić. W menu Start wszystkie programy mamy do wyboru Microsoft SQL Server 2008 R2 i tutaj w Configuration Tools mamy aplikację Configuration Manager. Po uruchomieniu tej aplikacji w zakładce Service można sprawdzić, jakie instancje serwera zostały już wcześniej zainstalowane. Niestety instalka, nawet ta z tym pełnym interfejsem, wymusza, momencik jeszcze, tak, ja bym to zrobił w ten sposób. O, niespodzianka. W takim razie muszę zdementować pewną informację. Program instalacyjny uparł się, że chce mi zainstalować kolejną instancję serwera o nazwie WH Okna 4. Ja sobie pozwolę na ponowne uruchomienie tego, bo tam zajmie nam znowu chwilę czasu. Okazuje się, że jak wyłączymy tego ptaszka, znaczy zaznaczymy ptaszka przy pełnym interfejsie, to i tak korzysta z informacji, które były w programie. Nie. Zaraz to pokażę. Taki niuans, ale sam się, przyznam szczerze, zdziwiłem. Kompletna z serwerem, WH Okna 4B. W momencie, gdy zaznaczam tutaj... Instancja jest tylko podpowiedziana. Ta nazwa instancji się przenosi do interfejsu. No właśnie, ale tak. Tylko to. Tak. No tak, tylko że jeżeli ja już wcześniej sobie teraz dla próby zainstalowałem WH Okna 4, to on mi kończył komunikatem, że już niestety taka instancja jest. Dlatego jeżeli ktoś spotka, tak, ale jeżeli ktoś spotka się z takim problemem, to wyłączam tego ptaszka i tutaj wpisuję po prostu inną nazwę, na przykład WH Okna, tak jak tam wpisywałem. Momencik, bo tu się zaczyna dziać. W tle pracuje nam instalacja serwera SQL-owego, ja tylko dokończę na ten temat. Tu trzeba wskazać inną nazwę. WH Okna, ja wskazałem, zaznaczam wtedy to, klikam dalej i program będzie proponował instalację serwera o nazwie WH Okna. Tak. Tymczasem zamknę tą instalację, bo ona już nam przeszkadzała. W tle odbywa się instalacja programu w tym panelu Microsoftu. Dlaczego tutaj proponujemy wykorzystanie tego panelu? Proszę zobaczyć to. Dobrze. Ten poprzedni etap, który... On mi za szybko przebiegł. Ten poprzedni etap, który tam było widać, gdzie mogłem... On przeszedł w tej chwili prawidłowo, czyli nie znalazł żadnych błędów, ale na tym poprzednim etapie, który tu było widać na tym oknie, Państwo będą mogli to sobie potem obejrzeć przy tej wersji już, która będzie udostępniona na stronie. Tam mogą wyświetlać się informacje o błędach. To jest bardzo ważne okienko, w którym, dzięki któremu będzie można zdiagnozować, gdzie leży problem. Tam też to wyświetla się w ten sposób, że można kliknąć na linka, który wyświetla nam komunikat z numerem błędu i wyszukać sobie informacje, co jest problemem, dlaczego serwer nie chciał się instalować. I bardzo często właśnie to, że nasz instalator programu WH Okna i serwera SQL-owego nie radził sobie z instalacją, tu pojawia się właśnie odpowiedź, że podpowiedź właśnie, że często tym problemem były jakieś tam składniki systemu Windows, można to wtedy tą instalację zminimalizować, poprawić błędy, tam jest przycisk rerun, czyli run, czyli po prostu odświeżenia tej informacji, program instalacyjny jeszcze raz sobie sprawdzi to i wtedy można instalować dalej. Mi wyświetliło się już tutaj kolejne okno. Program instalacyjny tutaj pyta pod czy chcę dodać jakieś składniki do
istniejącej instancji serwera, bo ja tu już wcześniej, na początku dzisiejszego spotkania, doinstalowałem jedną wersję serwera, jednak ja wybiorę nową, do czego to się też może przydać. Nieraz jest tak, że serwer ulegnie uszkodzeniu w wyniku działania jakichś tam, nie wiem, wirusów czy czegokolwiek. Po wyleczeniu komputera można próbować go reanimować, jeśli jednak to się nie uda, to najprostszym sposobem jest po prostu instalacja nowego serwera, przeniesienie baz danych ze starego serwera na nowy, a później odinstalowanie serwera tego, który uległ uszkodzeniu. To jest taki prosty sposób, który dość często się sprawdza, zwłaszcza tam u dealerów, kiedy te bazy danych nie zawierają jakichś tam mega ważnych danych, a udaje się je po prostu przenieść, nie ma tam jakichś wielkich uprawnień, takich rzeczy. Wskazuję, że to ma być nowa instalacja, akceptuję warunki licencji, klikam dalej. Tutaj ten instalator Microsoftu pyta, jakie składniki ma zainstalować, no i tu pozostaje kwestia decyzji. Czy Management Studio ma być zainstalowane? Jeśli nie, to wyłączamy po prostu te składniki. I również tu jest serwer do replikacji, to jest między innymi składnik właśnie potrzebny do tego, o co pytał Pan Marcin, czyli do tych automatycznych kopii zapasowych serwera. Ten składnik jest koniecznie potrzebny, jeśli to jest gdzieś tam u dealera, który nie będzie oczekiwał robienia takich kopii, również można ten składnik wyłączyć. Klikamy dalej. Program nam tutaj podpowiedział zgodnie z tym, co było w instalatorze. Ja tam zmieniłem ten wpis, aby moja instalacja pobiegła dalej. Zmieniłem na WH Okna. Wcześniejsza instancja nazywała się WH Okna 4. Ja mogę w tej chwili jeszcze zmienić decyzję i zmienić tutaj ten wpis na jakiś inny, jeśli chciałbym. Na przykład na nazwę SQL. Tutaj też muszę zmienić SQL. Klikam dalej. Tu program, znaczy omawiam każdy z tych okienek ze względu na to, że tu potem przy tym instalatorze Microsoftu jest szereg pytań, na które użytkownicy nie potrafią odpowiedzieć. Instancja serwera, cały engine serwera ma być uruchamiany jako network service. SQL Browser jest to usługa lokalna, ona tak może pozostać. Ja proponuję w obydwu funkcjach zaznaczać automatyczne uruchomienie przy starcie systemu. Zdarza się, że przy instalatorach tutaj pojawia się disabled. W tym momencie warto zmienić sobie na automatyczne. Klikamy dalej. Okienko, w którym widzimy, mamy możliwość wpisania hasła i tutaj proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tym miejscu, gdybyśmy uruchamiali to z instalatora pobranego ze strony internetowej Microsoftu, to ten instalator domyślnie zaznaczy nam taką opcję. Często jest tak, że użytkownik zapomina o tym i klika po prostu dalej, ale zostawiając funkcję Windows Authentication, pozbawia się możliwości zalogowania do serwera przez użytkownika SA, a to może być przydatne właśnie później przy wykorzystaniu rozwiązań sieciowych, dlatego przełączamy tą funkcję na Mixed Mode. Państwo tu, korzystając z naszego instalatora, który wykorzystuje to, macie już podpowiedziane, że to ma być właśnie ta wersja Mixed Mode. Potwierdzamy hasło i teraz tu spróbuję zrobić krótkie hasło. Czy on mi powie, że mnie nie lubi? O właśnie. To jest odpowiedź na to, co zrobiłem, czyli wpisałem zbyt krótkie hasło i on twierdzi, że sprawdzenie błędów na stronie twierdzi, że te parametry są dla niego nieprawidłowe. Podane hasło jest zbyt słabe. Dla większej ilości informacji powinniśmy gdzieś tam odwołać.
Ja już podpowiadam Państwu, że wystarczy podać po prostu to hasło dłuższe. Ja podaję WH okna. Nasz instalator wymaga minimum 6 znaków. Czyli 6 znaków to jest absolutne minimum w długości tego hasła. Tutaj specyfikacja administratorów serwera. Domyślnie dodany jest użytkownik Windowsowy do administratorów serwera. Jeżeli ktoś instaluje serwer na potrzeby sieci firmowej, gdzie miałby domenę, mógłby dodać tutaj użytkowników domenowych, to też może spróbować sobie dodać, a to już jest normalna usługa, taka jak obowiązuje przy wszelkich rozwiązaniach sieciowych. Ja pozostawiam to tutaj tak jak jest, czyli SA z hasłem i użytkownik tego komputera jako administrator. Klikam dalej. Tu nie muszę zaznaczać tego znaczka przy wysyłaniu informacji o błędach do Microsoftu. Chyba, że ktoś lubi. No i rozpoczyna się proces instalacji. Przepraszam teraz na chwilkę właśnie. Ponieważ no, są tutaj, znaczy mija właśnie nam godzina spotkania i rozumiemy, jeżeli ktoś z Państwa musi kończyć. Tym niemniej jeszcze troszeczkę będziemy kontynuować. Pan Marcin pyta, czy będzie taka możliwość, żeby pokazać na jakimś odrębnym filmie do pobrania albo jeszcze na następnym webinarium tematu, o który pytał wcześniej, czyli konfigurację automatycznych kopii zapasowych od A do Z w SQL Management Studio i być może jest jakaś instrukcja w PDF-ie do pobrania, jak to można zrobić. Myślę, że takie coś jest do zorganizowania, także możemy się postarać coś takiego przygotować. Myślę, że to jest akurat dobry temat, który też wielu osobom się przyda, także tutaj... Także możliwe, że będzie na webinarium jeszcze. Tak, z tym, że no, raczej nie będzie to temat przewodni, myślę, że po prostu na kolejne webinarium postaram się przygotować z takim tematem, jako tam fragmentem do dyskusji i do prezentacji, bo to na pewno się przyda wielu użytkownikom. Wiem z własnego doświadczenia, że przygotowanie tego jest, stawia tam jakiś problem. Pytanie, znaczy postaram się przygotować to tak, aby spełniało oczekiwania pana Marcina. Nie wiem, czy będę, ale myślę, że coś takiego uda się przygotować. Pan Mirosław z kolei pyta, jaki będzie problem na komputerze, jeśli mam zainstalowany SQL Server 2005, a zainstaluję wersję WH Okien, która wymaga 2008, a ją pominę? Na tą chwilę nie będzie żadnego problemu, ponieważ przynajmniej na razie program WH Okna wymaga przynajmniej SQL-a, znaczy program WH Okna w wersji czwartej wymaga przynajmniej SQL-a 2005. Także to nie jest tak, że my uważamy, że program WH Okna już gdzieś tam pobiegł do przodu i nie będzie współpracował ze SQL-em 2005. My w naszym instalatorze zrezygnowaliśmy ze SQL-a 2005, z tego prostego powodu, że po prostu SQL 2008 lepiej pracuje. Natomiast jeśli ktoś ma SQL 2005, to nie stoi na przeszkodzie, żeby go wykorzystywał. Nie można używać do wersji czwartej programu SQL-a MSDE z pakietu SQL 2000. Natomiast 2005 i 2008, obydwie te wersje pracują bez najmniejszych kłopotów z WH oknami w wersji czwartej. Być może to w przyszłości się kiedyś tam zmieni, natomiast na tą chwilę nie ma kłopotu. No, pan Mirosław powiedział, że okej, że tak myślał. Jeszcze pan Marcin pisze, że dysponuje również dyskami sieciowymi na serwerze w firmie, na które można by kopiować bazy danych według ustalonego harmonogramu, więc z jego strony prośba o przygotowanie instrukcji na ten temat. Czy to w formie PDF, czy wideo? No dobrze, przygotujemy się na to i postaramy się coś takiego przygotować. Myślę, że to no warto będzie zaprezentować szerszemu gronu, bo to jest temat taki, który notuje wiele osób. I na jakimś tam przykładzie postaram się to pokazać.
Pan Mirosław mówi, że on ma tak zrobione, że ma kopie zapasowe na dysku serwerowym. Okej. Okay. Czyli to... na tym samym dysku, na którym pracuje serwer? Nie. Tak? Nie, mówi, że nie. Aha, no to dobrze, dobre rozwiązanie. Chodzi mi, znaczy na co zwracam uwagę, to na to, żeby kopie zapasowe, które wykonujemy, czy to baz danych, czy czegokolwiek, nie przechowywać na tym samym komputerze, na którym, z którego to pobraliśmy, bo w przypadku awarii takiej maszyny, tutaj należy, tutaj no, podstawowe zasady mówią o tym, że, znaczy, na zdrowy rozsądek chociażby, jeżeli ulegnie uszkodzeniu komputer, na którym mamy ważne dane, a kopie zapasowe tych danych będziemy mieli również na tym komputerze, i, nie wiem, prosta awaria zasilacza, który uszkadza płytę główną i parę dysków, które miał podpięte, powoduje, że tracimy wszystko, dlatego sensownym jest, aby kopie zapasowe przechowywać na innej maszynie, w szczególnych przypadkach nawet na właśnie dyskach wymiennych, wręcz wywożone poza firmę. Tak, pan Mirosław to potwierdza i mówi, że najlepiej serwer w Mirrorze. No czy w Mirrorze, jeśli zależy nam na utrzymaniu ciągłości pracy, to rzeczywiście jest tak, że jeżeli któryś dysk uległby uszkodzeniu, no to można wtedy te dyski wymienić, one się jakby skopiują. Natomiast mówię też o sytuacji, kiedy jednak kopie zapasowe powinny być po prostu przechowywane, mówię, nawet poza firmą, z różnych przyczyn losowych. Wszystko może się zdarzyć, nie wiem, powódź, pożar, cokolwiek. Okej, możemy kontynuować. Druga próba instalacji programu pod inną nazwą instancji również powiodła się, także mam nadzieję, że udowodniliśmy na dzisiejszym webinarium, że ten instalator uległ znacznej poprawie, bo rzeczywiście przyznajemy, że wcześniejsze wersje instalatora zawierały różne problemy, często wynikające z tego postępu, który w którymś tam momencie nastąpił, czyli szybkie pojawienie się Vista, a w przyszłości również Windowsa 7 i wielu wersji tych systemów. Musieliśmy to jakby ogarnąć, posprawdzać, przetestować na każdym. W tej chwili żyjemy w przekonaniu, że ten nasz instalator naprawdę sprawdza się i będzie Państwu przydatny. Natomiast co jeszcze może się przydać? Ja zamykam w tej chwili instalatora programu. Mogę uruchomić program. Tutaj jak widać wcześniejsza wersja odwoływała nas do serwera o nazwie WHOKNA 4. W tej chwili po tej instalacji program już podpowiedział w swojej konfiguracji, że to ma być nazwa serwera WHOKNA. Coś go tutaj nam obciążyło troszkę. Próbowałem rozwinąć listę baz danych, ale nam się nie udało. Program na chwilę się na nas uparł. Może dlatego, że jest tutaj obciążony troszkę tym oprogramowaniem od webinarium, ale no chwilkę jeszcze poczekamy. O czym jeszcze chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś faktycznie trafiłby na taki problem, że w żaden sposób nie może sobie poradzić z instalacją serwera, bo bywały różne kłopoty, ja podam taki przykład. Zdarza się na przykład, że ktoś ma serwer SQL-owy zainstalowany na innym koncie użytkownika. Zdarza się, że ten użytkownik się wylogował, zalogowany został nowy użytkownik, nawet tamto konto użytkownika mogło zostać usunięte z systemu, natomiast nowy użytkownik, mimo że też ma uprawnienia administratora, nie może na przykład wykonać update'u serwera SQL 2005 do 2008. Takie przypadki również mi się zdarzały. Tutaj jedyną radą jest po prostu instalacja nowej instancji 2008, a po przeniesieniu baz danych po prostu odinstalowanie wersji 2005. Jeśli komuś zależało po prostu na update'cie, po prostu musi to zrobić troszkę na troszkę inaczej niż to wydawałoby się, niż to przewiduje Microsoft.
ale to niestety są takie błędy, które zdarzają się, że nie zawsze nowy administrator na danym komputerze ma te same jakby uprawnienia, co poprzedni administrator, który tam cokolwiek robił. Także tych przygód może być wiele, z którymi Państwo będą się spotykali, ale no myślę, że to właśnie w tym pakiecie instalacyjnym pełnym można większość tych problemów zdiagnozować i to jest dzięki temu jest to dużo łatwiejsze. Znaczy, jest ciekawostka, to można na przykład jeszcze, jeżeli nie mamy pewności co do tego, jak się nazywa nasza instancja, jeżeli wiemy, że jest zainstalowana, ale nie bardzo wiemy, jak się nazywa, można to sprawdzić, wywołując panel usług. Tutaj zawsze można odnaleźć właśnie nasze serwery. Zawsze w nawiasie podana jest nazwa instancji. I tutaj mamy błąd, ponieważ przepisała się informacja z instalatora. Do tego nie chciał. Bezpośrednio z instalki Microsoftowej to się nie przenosi. No właśnie, tutaj mamy nasze rozwiązanie. Że usługi, tutaj zawsze warto sobie sprawdzić w nawiasie, jak się nazywa nasza instancja. Jeszcze jedna może też z ciekawostek, o której mógł tutaj kolega Karol też nie wiedzieć. Jest możliwość. O nie, tutaj niestety nie. Była taka możliwość. teraz już musisz dokończyć. Nowsza wersja programu, najnowsza wersja, która się niebawem pojawi, będzie miała tutaj możliwość jeszcze dodatkowo jakby przygotowania takiego specjalnego pliku konfiguracyjnego instalki, która ułatwi albo skróci proces instalacji albo u swoich pracowników na stanowiskach terminalowych, albo u swoich liderów. I taki plik konfiguracyjny zawiera wszystkie potrzebne informacje, także odpalając instalkę, jedyną rzeczą, którą później podajemy, to jest tylko wskazanie foldera docelowego. Cała reszta może się zaciągać z tego pliku konfiguracyjnego, i proces jest jeszcze znacząco skrócony. Ale to przyszłość. Bardzo niedalekie przyszłość. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie ze strony pana Pawła. Czy można usunąć starą instancję? Tak. Mamy w tej chwili zainstalowane dwie. Ja to zaprezentuję na zasadzie takiej, jak to wygląda u mnie w komputerze. Jedna jest mi niepotrzebna i tego jestem pewien. Odszukujemy w panelu akurat pod Windowsem 7 w programy i funkcje, pod Windowsem XP odszukujemy dodaj usuń programy, wskazujemy instalację serwera i zaczynamy ją odinstalowywać, tak jakbyśmy chcieli się pozbyć całości. Instalator nas zapyta o dodawanie, naprawę lub usunięcie. Wskazujemy, że chcemy usunąć. A to jest właśnie okienko, które sprawdza nam ewentualne błędy. To, które nam pominęło się, czy przewinęło się bardzo szybko, przy tamtej instalacji można tutaj w tym okienku posprawdzać sobie błędy. Jeżeli są tylko warningi, nie ma kłopotu, ale jeśli są błędy, po prostu program nie przepuści nas dalej. Klikam OK. No chwilę to potrwa, on się teraz bardzo poci.
I proszę zobaczyć, pojawia się panel, na którym widać obie instancje serwera. I teraz mogę wybrać, której instancji chcę się pozbyć. Na przykład tej, którą przed chwilą zainstalowałem. I program mi odinstaluje tylko tą, którą wskazałem. Jeżeli będę chciał usunąć obie, to muszę tą operację powtórzyć jeszcze raz i wtedy wskazać tą drugą o nazwie WHOpta 4. Ja teraz to zacznę usuwać. On też pyta, jakie tam składniki usunąć. Tu był tylko jeden składnik, sam silnik serwera. Klikamy dalej. Już dalej leci, biegnie już operacja deinstalacji. Też sprawdzenie, czy wszystko pasuje. Klikam dalej. I remove. Natomiast informacja o tej deinstalacji instancji serwera. Bywa tak, że jakaś instancja serwera była, uległa uszkodzeniu, albo na przykład, zwłaszcza jeśli użytkownik nie sprawdzał, czy wcześniej była jakaś instancja i ktoś próbował instalować nową o tej samej pod tą samą nazwą, to bywają potem problemy z deinstalacją, czy ponowną instalacją nawet z tego instalatora Microsoftu. Tutaj taką moją radą dla użytkowników, którzy walczą z tym, jest usunąć wszystkie składniki, które nazywają się Microsoft SQL Server. Czyli te wszystkie elementy, jeżeli tak już mamy, nie mamy działającego serwera na danym komputerze, to wszystkie składniki o nazwie SQL Server, ten składnik można pominąć, on jest jakby nieistotny dla tego, co posiadamy, co my wykorzystujemy. Natomiast te składniki usunąć i również usunąć wtedy, po usunięciu tych składników, wejść na dysk C do katalogu Program Files, odszukać katalog Microsoft SQL Server. Jego również można usunąć albo przynajmniej zmienić nazwę na jakąś inną i wtedy można próbować na nowo instalować serwer. Jest duża szansa, że wtedy ten serwer zainstaluje się poprawnie, nie będzie żadnych kłopotów. Jeśli to się nam uda, wtedy z tego archiwalnego katalogu można ewentualnie próbować przenieść bazy danych lub po prostu ten katalog cały usunąć, a korzystać już z nowej instalacji. Ja zamykam to. Tutaj mamy bazy. O, i tu jest informacja, że sukcesem zakończyło się nasze usunięcie serwera. Jeśli ktoś będzie chciał powtórzyć tą operację, to również... No tego już drugiego nie będę usuwał, bo to szkoda naszego czasu. Piotrze, czy jeszcze jakieś pytania? Na razie... Aha, jest zaraz jeszcze... Nie, to jest jedynie podziękowanie ze strony pana Pawła. Innych pytań na obecną chwilę nie ma. Ja skupiłem się dzisiaj na przede wszystkim na instalacji samego programu. Tak naprawdę nie było nawet okazji go tutaj uruchomić. Natomiast myślę, że samo uruchomienie programu, znaczy w zasadzie po tej instalacji pozostało nam uruchomienie programu bazy, podłączenie się do serwera, założenie nowej bazy, wgranie właściwego archiwum. Jeżeli to jest baza dealerska, to zaznaczamy wcześniej, że to jest dealer. Jeżeli to jest nasza baza producencka, to producent. Przekopiowanie właściwych danych, czyli dla dealera odtworzenie archiwum z uaktualnieniem, dla producenta odtworzenie kopii bazy i dalej już postępujemy standardowo, tak jak tutaj już na tym etapie program nie powinien stwarzać większych problemów. Co jeszcze możemy spotkać, jaki kłopot, to rozjeżdżający się pulpit programu WHOkna. Jeżeli ktoś z czymś takim się spotkał, czyli po uruchomieniu programu okna, zamiast tego ładnego, kolorowego pulpitu, może się zdarzyć, że ten pulpit będzie taki rozjechany. Jeżeli gdzieś tam na białym polu klikniemy drugim klawiszem myszy, wybierzemy opcję odśwież i ten pulpit przywróci nam się do takiego ładnego, efektownego kształtu, to znaczy, że mamy starą przeglądarkę internetową, Internet Explorer w wersji 6. Aby temu zaradzić, należy po prostu zaktualizować tego Explorera do wersji 7 lub 8.
nowszej niż szósta i dzięki temu będzie to działało poprawnie. Nasz instalator nie zawiera aktualizacji tej przeglądarki, no, bo musielibyśmy go znowu rozbudować o pewnie kolejnych kilkadziesiąt megabajtów, łącznie ze sprawdzaniem kolejnych systemów, bo tych wersji Explorera jest całe mnóstwo, zwłaszcza, że celujemy w to, żeby jedną instalką załatwiać również instalacje na systemach zagranicznych, więc tych wersji Explorera byłoby tu pewnie mnóstwo. My chcieliśmy tego uniknąć, ale taka informacja Państwu pewnie się przyda. Rozjeżdżający się pulpit na ekranie programu Okna, to znaczy, że trzeba wgrać nowszą wersję Internet Explorera, który jest wykorzystywany do wyświetlania tego pulpitu. Ja tutaj już dzisiaj nie będziemy prezentować tego, co możemy już samego uruchomienia programu, bo dzisiaj już tak wyglądamy czasowo. Natomiast ja powtórzyłem operację usuwania instancji i tu proszę zobaczyć, mamy jedyną, która nam została do usunięcia. I teraz, jak będziemy przebiegali dalej z tą deinstalacją, to wtedy program zaproponuje nam wskazanie wszystkich składników do deinstalacji i pozbycie się jakby tego serwera SQL-owego na zawsze. Natomiast zawsze pozostają jakieś pliki konfiguracyjne, które będą na dysku C w katalogu Program Files i pod katalogu Microsoft SQL Server. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli będą problemy z instalacją nowych instancji, to ten katalog po prostu zmienić mu nazwę lub go usunąć, aby ten serwer instalował się na czysty katalog. To by było tyle z mojej strony. Ja chciałbym bardzo dzisiaj podziękować za uwagę. Przekazuję głos Tobie, Piotrze. Ja również bardzo dziękuję Panu Karolowi za szkolenie oraz Państwu za poświęconą uwagę i cenny czas. Do końca webinarium wytrwało z nami 21 uczestników, z czego się bardzo cieszymy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub uwagi do Pana Karola, to proszę kierować je do niego mailem lub telefonicznie. W kwestiach technicznych webinariów wszelkie komentarze proszę kierować bezpośrednio do mnie. Kończymy dzisiejsze webinarium. Zapraszamy Państwa ponownie w terminie, który wkrótce ogłosimy. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.